Gmina Bożencin zamknęła rok 2016 z nadwyżką budżetową rzędu ponad 1 000 000 zł. Tych pieniędzy jeszcze nie rozdysponowano. Jednak jeszcze w ostatnich dniach 2016 roku uchwalono budżet na 2017 rok. Zaplanowano wydatki na inwestycje na poziomie prawie 15% kasy gminy. To nie jest mało, zważywszy, że niektóre samorządy na inwestycje wydają zaledwie kilka procent, ale w skali gminy Bożencin, kiedy inwestowaliśmy na potęgę, kiedy płynęły te środki z Unii Europejskiej w perspektywie 2007-2013, bywały lata, że na inwestycje wydawaliśmy blisko 50% wartości budżetu. W budżecie znalazło się miejsce dla projektów z zakresu turystyki. Wraz z Tarnowską Organizacją Turystyczną gmina chce zrealizować projekt pod nazwą Wzrost Atrakcyjności Turystycznej i Rekreacyjnej Subregionu Tarnowskiego. Zamierzamy wybudować w Warysiu, Bożencinie i Łazach infrastrukturę służącą wypoczynkowi i rekreacji. Przy miejscach tak zwanych postojowych będą to wiaty, altany, miejsca do glirowania, które również nie tylko tym przemierzającym szlaki rowerowe będą służyć, ale też zainteresowanym mieszkańcom. W Warysiu w nieco szerszym zakresie, bo też z infrastrukturą rekreacyjną. No i oczywiście drugi projekt, trasy rowerowe, przedłuża oznakowanie tych tras rowerowych, wytyczenie, oznakowanie również miejsc serwisowych. Gmina Bożencin chce również promować Pojezierze Tarnowskie. W ramach tego projektu powstać mają parki wodne w Bożencinie i Szczurowej. Tutaj oczekujemy na rozstrzygnięcie konkursu. Złożyliśmy wnioski, jest on aktualnie procedowany. To jest o tyle ważna inwestycja, że ona zakłada zagospodarowanie akwanów pożwirowych w Jagniówce i w Dołędze, czyli gmina Bożencin, gmina Szczurowa w kierunku rekreacyjno-wypoczynkowym. Bożencin zmodernizuje również budynek Urzędu Gminy. Janusz Kwaśniak podkreśla również, że w budżecie przewidziano środki na ułatwienie transportu mieszkańcom do węzłów komunikacyjnych. System Park and Ride and Bike and Ride, w wyniku którego w kilku miejscowościach gminy mają powstać parkingi, w sumie powstanie około 185 miejsc parkingowych dla samochodów osobowych i 174 zadaszone i monitorowane stanowiska na rowery, w tym również tutaj w centrum Bożencinie. Gmina planuje również wymienić piece grzewcze. Zostanie wymienionych 130 źródeł ciepła w gospodarstwach na terenie gminy Bożencin. 50 to są piece tradycyjne, węglowe, na węglowe, bardziej zaawansowane technologicznie, a 80 źródeł to są gazowe oczywiście, ale te, które były montowane lata temu i nie spełniają swoich ekologicznych i wymaganych na dzień dzisiejszy przepisami norm. Warto zaznaczyć, że budżet gminy na 2017 rok po stronie dochodów zamyka się w kwocie ponad 35 milionów 500 tysięcy złotych. Według szacunków Bożencin wyda w roku bieżącym nieco ponad 35 milionów 100 tysięcy złotych. Wioletta Zaremska, Tarnowska TV.